Kościół Farny w Gubinie to bardzo szczególny obiekt, który jest takim symbolem euromiasta Gubin-Guben. Dla niemieckich mieszkańców miasta jest ważny, zwłaszcza dla starszego pokolenia, bo związany jest często z ich dzieciństwem i tym, co działo się przed II wojną światową. Z kolei dla polskich mieszkańców jest takim symbolem współpracy Polaków i Niemców i pewnie jeszcze przez długi czas takim pozostanie, bo wciąż brakuje nam środków, aby ten symbol dźwignąć z gruzów i sprawić, że będzie on takim symbolem, jakbyśmy sobie tego życzyli. Kilkanaście lat temu dokonano istotnych remontowych prac budowlanych w kościele Farnym. Pojawiły się schody na wieżę. Sama wieża została udostępniona także zwiedzającym. Dzięki temu zyskaliśmy jako miasto po pierwsze niezwykłą atrakcję turystyczną, po drugie także przyciągający element architektoniczny, zwłaszcza dla tych, którzy przyjeżdżają do Gubina po to, aby zobaczyć coś ciekawego, aby sprawdzić, jak wygląda to życie na pograniczu polsko-niemieckim, a jednocześnie odnaleźć te symbole, które nas z Niemcami łączą tu w euromieście Gubin-Guben. Kiedy wchodzimy schodami do połowy wieży kościoła, rozciąga się przepiękny widok na wzgórza gubińskie, które są krainą geograficzną, a jednocześnie to wieża jest najwyższym punktem widokowym w naszym mieście i można obejrzeć zarówno polską, jak i niemiecką część miasta, które leżą w takiej geograficznej niecce. Sam obiekt wykorzystywany jest w ostatnich latach również jako swoista sala koncertowa, miejsce spotkań Polaków i Niemców, czyli poszerzamy niejako jego zastosowanie po to, żeby żył szerzej, ale również był zastosowany w przeróżnych projektach kulturalnych. A przecież chodzi o to, żeby Kościół Farny jako ten symbol wciąż istniał i był atrakcją turystyczną miasta. Samo wnętrze wieży, które także wyposażone jest w specjalne schody, które prowadzą na sam szczyt, powodują one, że mamy połączenie między salami, miejscami koncertowymi, bo czasami odbywają się tam także takie para koncerty dla ograniczonej ilości widzów i słuchaczy, ale jednocześnie schody, jak i połowa wieży stanowi taką specyficzną galerię o specyficznym klimacie, atmosferze, niespotykanej zupełnie w innych częściach Europy, jak twierdzą ci fani i miłośnicy zabytków, muzyki i kultury. Przyjeżdżają tutaj właśnie po to, żeby pooddychać atmosferą, zobaczyć niezwykłe miejsce, no i posłuchać także muzyki, która koresponduje z tą naturalną scenografią, którą także wykorzystujemy na przykład do działań teatralnych. W związku z czym wieża pełni w mieście dwojakie role. Z jednej strony jest atrakcją turystyczną, z drugiej przynajmniej próbujemy sprawić, aby zgodnie z zamierzeniami architektów cały obiekt przeznaczony był na działalność kulturalną, wystawienniczą, koncertową, miejscem spotkań artystów, śpiewaków, ale także zwykłych mieszkańców, którzy mogliby w tym kontekście także uczestniczyć w wielu ważnych wydarzeniach. Myślę sobie, że jeśli wieża, jeśli Kościół Farny jako jeden integralny obiekt będą żyły przez najbliższe lata, to też mam nadzieję, że docenią to wszyscy przebywający czasowo, a może na odwiedziny u rodziny, u znajomych, u przyjaciół, docenią ten fakt,
że my jako mieszkańcy też dbamy o to miejsce i chcielibyśmy, aby w przyszłości także miejsce było ważne i istotne dla samego życia w Euromieście Guben, zarówno dla Niemców, jak i dla Polaków. Izba muzealna powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Uroczystość otwarcia i oddania izby do użytku odbyła się 23 września 2004 roku. Jak traktować pomieszczenie izby muzealnej? Należy ją pojmować nie jako muzeum miejskie, a jest to sala zaopatrzona w eksponaty różnego pochodzenia, przeznaczona do nauki historii o naszym mieście. Wspominamy tu czas bardzo odległy, czyli okres, kiedy miasto otrzymało prawa miejskie, a więc rok 1235, ale i również pokazujemy te przedmioty, które dotyczą dnia nieomalże dzisiejszego. Eksponaty obrazują funkcjonowanie gospodarstw miejskich i instytucji, szkół tego miasta tak przed wojną, jak i po wojnie. W ostatnim czasie postanowiliśmy wzbogacić ekspozycję, ponieważ zbliża się 80. rocznica powstania naszego miasta, 1945, i wówczas chcemy pokazać, czym polskie gospodynie, czym polscy panowie operowali w swoich domach, a więc tym samym wzbogacimy się o te przedmioty, które albo przybyły ze wschodu wraz z pionierami, którzy tu przyjechali, albo będą to przedmioty, które po prostu zaistniały podczas funkcjonowania Polski Ludowej i po 90. roku Rzeczpospolitej Polskiej. Można na sali zobaczyć ciekawe eksponaty, jak choćby sztandary zakładów pracy. Można zobaczyć wystawy okresowe, w których między innymi pokazujemy aktualnie fragmenty wyposażenia willi Wolfa. To jest efekt ostatnich wykopalisk w roku 22. Można zobaczyć i przedmioty pochodzące z bardzo odległego czasu. To ta szafa przy oknie ulokowana. To są przedmioty i z X i z XII, a jeszcze do niedawna mogliśmy pokazać na przykład berła obronne, które pochodziły z okresu co najmniej 5000 lat przed naszą erą. Większość eksponatów to eksponaty pozyskane od mieszkańców Guben, ale i również wiele z tych przedmiotów pochodzi z domów gubińskich, od tych wszystkich ludzi, którzy tutaj się po 1945 roku osiedlili. W pierwszej połowie XIV wieku Gubin posiadał już murowany system obronny miasta. Wokół średniowiecznego miasta powstały ceglane mury obronne, zwane też kurtynowymi, prostokątne wieże wartownicze, a w miejscach zagrożonych cylindryczne baszty i basteje. Baszta Dziewicy, nazywana też Basztą Dziewiczą, jest prawdopodobnie jedyną budowlą obronną w całości zachowaną z okresu pierwszej fazy budowy obwarowań miejskich, czyli z pierwszej połowy XIV wieku. Stoi na wydzielonej działce obok posesji przy ulicy Generała Dąbrowskiego 15, zbudowana na narożu najbardziej wysuniętym na wschód murze Werder. Cylindryczna, murowana z cegły pełnej, z użyciem główki zędrówki na całej wysokości około 14 metrów. Powyżej połowy wysokości wieży pod krenelarzem podwójny fryz ceglany w rębie skośnym. W zwieńczeniu krenelarza niewielkie otwory prostokątne zamknięte trójkątnie i trójlistnie, przemiennie z okrągłymi otynkowanymi blendami. Od strony wschodniej nadwieszony wykurz na wspornikach, który mógł służyć do celów transportowych i sanitarnych. Na wysokości około 4 metry od zachodu otwór wejściowy.
do którego przylegał chodnik obronny muru łączącego baszty z bramą Werder. Historii tej baszty towarzyszy legenda o uwięzionej zakonnicy z miejscowego zakonu benedyktynek, która nie przeżyła tragicznej historii miłosnej. Średniowieczny Gubin posiadał 3 bramy miejskie. Klasztorną skierowaną na most na Nysie Łużyckiej, krośnieńską skierowaną na północny wschód i dalej do Krosna oraz południową bramę Werder nazywaną Ostrowską. To właśnie brama Werder, której nazwa pochodzi od rzeki Werder, a dzisiejszej Wodry, posiadała najlepszy system umocni. Bramę tą poprzedzało przedbramie z murami kurtynowymi, bastejami, wysuniętymi wrotami, czyli barbakan. Do obecnych czasów zachowano główną basztę bramy Werder, nazywaną Ostrowską, oraz fragment muru z basztą artyleryjską i bramą przedbramia, czyli wysunięte wrota. Pierwotna wysokość to około 7 metrów, licząc do zwieńczenia krenelarza widocznego w zarysie na zewnętrznych ścianach od strony zachodniej i południowej. Basztę podwyższono ponad poziom wysokości pierwotnego krenelarza, nadając jej kształt w obecnej formie w okresie do 1530 roku. Budowla wykonana z cegły z udziałem kamienia polnego wewnętrznej grubości murów. Wysokość wieży sięga obecnie około 28,5 metra, licząc razem z murowanym hełmem i sygnaturką z iglicą. Obwód baszty u podstawy wynosi 24,5 metra. Od 1659 roku na wieży funkcjonował zegar posiadający 2 drewniane tarcze umieszczone na krenelarzu i zaopatrzony w dzwon zawieszony w sygnaturce hełmu. Jedna z tarcz zachowana jest jako eksponat w Izbie Muzealnej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Mury obronne bramy Werder zbudowane w latach 1523-1530. Barbakan gubiński południowej bramy Werder nie był typowo okrągłym barbakanem, tylko był tak zwanym korytarzem. Miał dwa mury szyjne zakończone wysuniętymi wrotami, które są widoczne jeszcze zachowane obok tej małej przysadzistej bastei i fragmentem muru od tej bastei do w kierunku na północ do baszty Ostrowskiej. W czasie pokoju byli tu zbrojni, byli celnicy i była kontrola osób, towarów i zwierząt, które były transportowane z miasta i do miasta.